Witajcie, Joanna Hołuj z tej strony. Mam mało czasu. To będzie krótka odpowiedź, czy wytłumaczenie, po co w ogóle zrobiłam tą prezentację na temat Eurowizji. I może konkretnie, jakby co z tym zrobić. I odniosę się do tych waszych komentarzy. Po co zrobiłam to? Po prostu uznałam, że to jest ważne. I ile energii na to poświęciłam? Poświęciłam na to kilka dni, prawie 5 dni, a może nawet więcej, z przemyśleniami i tak dalej. Zdecydowałam, że poświęcę tą energię tam, bo taki dostałam przekaz. Ja dostałam taki przekaz, żeby to zrobić. Czy ja w ogóle w takich rzeczach jestem? Nie jestem. Uważam, że w rozwoju osobistym jest coś takiego, że ma się taki okres, kiedy te rzeczy się studiuje intensywnie. I studiowałam ileś lat to intensywnie i wiele rzeczy mi wracało, się odkrywało. Więc jakby mam pewną wizję świata. Natomiast potem, jak pojawiają się różne nowe rzeczy, jak pojawia się informacja, prawda, że Agenda 2030, różne rzeczy nam wrzucają, to jakby ja jestem odklejona, jeśli chodzi o non-stop przesył i jeśli chodzi o telewizję, indoktrynację, te wszystkie rzeczy. Ja w ogóle żyję gdzieś na odludziu, prawda, można powiedzieć, w Peru, w takim miasteczku. Nie mamy telewizji i żyjemy w warunkach dosyć prostych. Natomiast jak przychodzi coś takiego i przychodzi informacja, no to jakby uznaję, że mam w to wejść na jakiś czas i trzeba sobie postanowić, jakby od kiedy do kiedy to ma trwać, ile czasu to ma trwać i ile energii właśnie chcesz poświęcić. Ja jestem manifestorką, więc jest to na zasadzie pasjonata, w sensie wchodzę w to bardzo głęboko, robię, a potem się odklejam właściwie całkowicie, zostawiam to. Więc jakby moje podejście do wszystkiego jest takie, natomiast tutaj po prostu uznałam, że to jest ważne, bo tak poświęciłam na to dużo energii. Jest też trzeba mieć świadomość, że jakby trzeba się ochronić i potem odpocząć, bo ta energia to są bardzo niskie wibracje, ale z drugiej strony jak gdyby po co to zrobiłam? Ponieważ jest tak, że człowiek ma być w równowadze i uważam, że każdy człowiek, w tym sensie, że zarówno mamy dbać o swoją wibrację, swoją energię, o miłość i oddzielać się od strachu, pracować nad własnym cieniem i nad strachem, ale też musimy umieć wchodzić w cień, jak przychodzą różne trudne rzeczy i nie uciekać od nich w fruwanie na różowych chmurkach i miłość, prawda? Że ktoś to za mnie załatwi, albo że to się samo, jak gdyby jakieś tu istoty anielskie przyjdą, nam to załatwią. Tak nie jest. Musi być masa krytyczna i my wszyscy musimy być świadomi i podjąć właściwe działanie. Właściwe działanie wobec pewnych sytuacji. Bo jeżeli ktoś nam za plecami coś robi, próbuje nam odebrać dom, odebrać nas samych, naszą tożsamość, to jeżeli my nic nie zrobimy, my, w sensie głównie pewnie mężczyźni, ale kobiety też muszą być świadome, właściwy ruch, nie obronimy się, nie staniemy na stanowisku, to mi się nie podoba, ja tego nie chcę, nie powiemy nie, to no to się może zadziać. Teraz wiadomo, że ostatecznie będzie równowaga, ale to, co planują czarni, to, co planują sataniści, może się zadziać w ten sposób, że poświęci się pewna ilość osób, pewna ilość jakby świata i równowaga dopiero się jakby powstanie później. I może to być kosztem naszego życia, naszego dobrostanu i tak dalej. Więc to jest po to po prostu, żebyśmy mogli się ochronić, żebyśmy mogli zadziałać. Ja powiedziałam w tej transmisji to i w tej transmisji jest taki slajd. Wyślę też PDF-a, wiem, że niektóre slajdy nie są niewidoczne. Nie wiem dlaczego, może to by okresowo było połączenie słabe i wtedy się zamazywało. Jakoś nie sądzę, żeby to była blokada, nie wiem, zmieniłam już tytuł na mniej prowokacyjny. W każdym razie jest taki slajd, slajd od Marka Passio. Ja Marka Passio bardzo cenię, bo to jest eks-satanista i on pewne rzeczy po prostu wie. Nie, że podoba mi się wszystko to, co mówi, ale uważam, że pewne rzeczy mówi jasno i klarownie. I duży temat to jest temat tęczy, siedmiu czakr i oparcie się na jakby usunięcia nam
dostępu do czakry trzeciego oka, albo zablokowanie, ale zablokowanie mamy już od dawna przez katolicyzm. To, co się działo z jakby mierzeniem temperatury, czy w ogóle jakby, jeżeli wrzucacie sobie dużo śmiecia i słuchacie w sposób nieświadomy, nie wiem, muzyki takiej, jaką dają, jakby i wchodzicie cały czas tylko w na przykład rozrywkę, sport, te rzeczy, to ten element świadomościowy się blokuje. On nie działa dobrze. Jeżeli jecie złe jedzenie, fluor i tak dalej, no to blokuje się trzecie oko. Jakby w sensie blokuje nam się właściwe postrzeganie, potencjał rozumienia i działania. Okay? I u Marka Passy jest dokładnie tak, że ta siódma czakra odpowiada śmierci, czyli możliwości przemiany, rozumienia. To jest na poziomie, właściwie to jest przemiana na poziomie makrokosmosu, ale to jest jakby nasze rozumienie makrokosmosu, uniwersum, natomiast na poziomie naszym osobistym blokuje się nasze rozumienie. My nie rozumiemy dokładnie, co się dzieje. W związku z tym, jeżeli nie rozumiemy, nie umiemy postrzegać informacji takimi, jakie one są, w sensie nie umiemy czytać kodów, symboli i tak dalej, nie dochodzi do naszego zrozumienia, to nie wypływa z tego właściwa mądrość, nie tworzy nam się właściwy obraz świata i sytuacji i w związku z tym nie wiemy, jakie podjąć działanie i jesteśmy zagubieni. To między innymi też pokazują te piosenki. Niektóre z nich konkretnie pokazują, co oni chcą zrobić, a drugie pokazują, jak bardzo zagubiony jest człowiek. Po prostu. I to jest to, jeżeli jakby bez rozumienia nie ma działania. Rozumienie jest na tym poziomie. Działanie oczywiście jest z tego poziomu, ale jeżeli tutaj wyjmiemy tą bardzo ważną czakrę, albo ją zablokujemy, ale ostatecznie oni chcą ją wyjąć. Wszystkie te chipy, znaki, jakby blokowanie tego, na tym się opiera, że jeżeli tutaj nie będzie, to nie będzie też działania tutaj, stąd. Nie będzie komendy, że tak powiem, działaj. Nie będzie komendy pod tytułem powiedz nie, będzie nie akcja. Nie akcja. To nie znaczy, że ja powiem, że jakby większość ludzi powie tak, podoba mi się to, co wy robicie, tylko po prostu nic nie powie. I zgodzi się na to, co. A zgoda oznacza tak naprawdę współpracę, zgoda na jakby niedziałanie. Więc to jest po to, żebyśmy podjęli właściwe działanie. Przede wszystkim dla siebie. To nie chodzi o to pójście na jakieś wojny i jak gdyby nikt nie mówi, że wszyscy mają robić transmisje jakieś tak, tak, tak. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby podjąć właściwe działanie z poziomu ochrony siebie i swojej rodziny. I teraz co to znaczy? No to znaczy nie wchodzić w tę indoktrynację, to znaczy nie wchodzić w jeść odpowiednio, nie szczepić się, to znaczy nie blokować sobie tych czakr, to znaczy mieć dostęp do dobrego jedzenia, to znaczy prawdopodobnie w ogóle cały poziom dobrostanu i stabilizacji, który ma być usunięty. A i teraz czy my mamy wpływ na to, czy usuną gotówkę i że będzie krach finansowy i tak dalej, nie wiem na ile mamy wpływ. Ja się na tym nie znam, ja tylko mówię, że popatrzmy na siebie samego i na tym poziomie siebie, to właściwie głównie chodzi o to, żeby siebie zabezpieczyć. Jeżeli ktoś ma, jakby wam to powiedzieć, to zależy w jakiej jesteś sytuacji życiowej. Bo są takie osoby jak na przykład, jak się to nazywa, ta dziewczyna z Podlasia. Piękna dziewczyna i wszyscy mówią, o ona jest w takich wysokich wibracjach, ona tak pomaga ludziom. Tak, ale poczytajcie całą energię, jakby całą jej historię. Zawsze są te dwa elementy, materia i duch. Żeby fruwać na chmurkach, być w wysokiej energii, pomagać ludziom i płynąć w tym, to musisz być osadzony w czymś już. Ona jest osadzona, ona już przeszła całe swoje życie, tak naprawdę jest wolna do robienia tego, co robi. Normalnie była w małżeństwie, ma troje dzieci, mieszkała gdzieś tam za granicą, ma pewną konkretną bazę finansową, materialną, ma ziemię. Jeżeli ty chcesz pływać na chmurkach, a ty na przykład masz dom na kredyt, rodzinę do utrzymania, mieszkasz jakby gdzieś tam w miejscu niezbyt zdrowym i jesteś na stanowisku jakimś, to nie masz prawa pływać na chmurkach, bo ty spójrz lepiej na siebie, co ty masz, bo ty możesz wszystko stracić. Chodzi mi o to, że jeżeli macie coś na kredyt, jakby ja rozumiem, że to wszystko może być trudne, ale to chodzi o to, żeby się jednoczyć. Są wspólnoty, ludzie idą we wspólnoty. Ludzie idą i gdzieś jakby kupują jakiś kawałek ziemi. Coś robią, żeby mieć jakieś zabezpieczenie materialne. Jeżeli wszystko masz w bankach, to zostaw trochę w banku, a większość, nie wiem, kup ziemię, kup dom.
coś, czego tak szybko i zabezpiecz to, żeby to było twoje. Ja nie wiem, jakie wejdą prawa, ja się na pewno tym nie znam i nie wiem, co oni w swoim psychotycznym, psychopatycznym umyśle mogą wymyślić, do jakiego stopnia mogą nas wydziedziczyć ze wszystkiego, ale podejrzewam, że jak dużo ludzi zacznie robić te działania, że się zabezpieczą, po prostu się zabezpieczą od strony materii, bo w tej chwili bardzo dużo ludzi w rozwoju osobistym fruwa na chmurkach, w sensie myślą, że o, ja będę taka, nie, będę po prostu, nie będę słuchać tego, ja tego nie będę słuchać, ja to będę ignorować i będę tylko mieć taką wysoką energię, to nie wystarczy. Jesteś człowiekiem, jesteś tutaj, to jest odcinanie swojego dołu, musi być osadzony, musisz być osadzony. To może się pogódź ze swoimi rodzicami, może oni mają dom. I się jakby musi być energia, musi mieć przepływ materialno-duchowy. Musicie coś takiego zrobić, jak gdyby mówię wy, ale ja też. Jest mało czasu. Oczywiście to nie musi być tak, że to za 2 lata coś tam się będzie działo. Może będzie tak, że to będzie za 10 lat. To nieważne. W najbliższych latach będzie powoli tak, że będzie nasze człowieczeństwo zabierane, zwłaszcza jeżeli chodzi o białych. Natomiast przede wszystkim nasze człowieczeństwo, w sensie nasza jedność tutaj czakralna i nasze, że tak powiem, połączenie tutaj z połączeniem dołu i jest, jakby jesteśmy oddzielani. To są też dwie energie, męsko-żeńska, nadal w nas samych i teraz rozdzielanie tego, robienie z tego takiej magmy też jest niszczenie naszego rozumienia i uniemożliwianie nam działania, ale działanie polega na tym. Ja nie twierdzę, że trzeba kupować puszki, jak gdyby gromadzić, chociaż może też, nie wiem, ale uważam, że jak gdyby kupienie ziemi albo zjednoczenie się z rodziną, ktoś na pewno u was ma ziemię, ktoś na pewno u was myśli w ten sposób materialny. Jeżeli wy jesteście na chmurkach, to znaczy, że duża część waszej rodziny nie jest, bo w obrębie rodu zawsze jest przepływ energii. To się pogódź z tamtymi, żebyś miał gdzie potem pójść i w jaki sposób się zjednoczyć i żeby było połączenie energii z materią. Ale przede wszystkim jest tak, że zanim zacznie się robić ten rozwój duchowy, uczyć i tak dalej, musisz być osadzony w materii. Człowiek, który uczy, który przekazuje wiedzę i tak dalej, nie może całkowicie nie być osadzony w materii. To oznacza, że albo jesteś w parze z kimś, kto jest dobrze osadzony w materii, albo jest źle. Albo jesteś, ty już masz tą materię, masz zasób, masz ziemię i tak dalej, albo myślisz o tym, gdzie wyemigrować, żeby być spokojnym. To jest dobrze, jeżeli masz równowagę. Ma być równowaga. Nie można się całkowicie odciąć, zamknąć oczy, nie widzę, nie słyszę, no bo to jest to, czego oni chcą. To jest to, czego oni chcą. Ale jeżeli, jakby ja nic nie mówię, jeżeli wy chcecie, jesteście w żeńskiej energii, wysoka energia i tak dalej, a jesteście w małżeństwie z kimś, albo jesteście na jakiejś ziemi, albo mieszkacie z rodzicami, albo gdzieś jesteście, macie włożone ręce w tą ziemię, a jednocześnie mówicie o połączeniu z energią, słońcem i już, to super. Może być tak, że jakby ja nikogo nie krytykuję, nie mówię nazwisk. Ja po prostu nie wiem. Wiele osób, które już mówią, przekazują jakąś energię, robią sztukę i tak dalej, mają tą ziemię. Oni już mieszkają gdzieś tam. To super. Ale jeżeli ty nie mieszkasz i jakby nie masz tego wszystkiego, to gdzieś to znajdź. Miej jakieś osadzenie w materii. Jakieś osadzenie w materii, a nie tylko na przykład w kartach kredytowych, pieniądze i tak dalej. Okay? Natomiast generalnie uważam, że wyjściem jest bardzo mocno połączenie się ludzi i to na całym świecie. Dlatego mówiłam o tym, że jeżeli coś tam się będzie działo, to miej jakieś połączenie z wysokimi wibracjami i ludźmi, którzy są dobrze gdzieś osadzeni. A nawet bardzo dobre jest to, żeby mieć świadomość w ogóle jak zbudowani jesteśmy i jak wygląda cała wiara przyrody naprawdę. Nawet możesz być katolikiem, chrześcijaninem, ale jeżeli jakby i wierzyć w tego jedynego Boga, okej, ten jedyny Bóg to jest światowid, to jest cały czteroelementowy Bóg, energia kosmiczna, to super, ale jak gdyby też trzeba wiedzieć, że my jakby powinniśmy mieć wizję wszystkiego, że tutaj na dole są ci bogowie, ci pojedynczy, jednopłciowi, bogowie natury, to co słowiańszczyzna też ma, bo słowiańszczyzna ma wszystko, a oprócz tego są też
ci bogowie, tytani, smoki, te asury, ci pierwotni, pierwotna dynastia, a to oznacza właśnie energię pierwotną, męska, żeńska, bogowie pół roku i tak dalej. I chodzi o to, żeby widzieć, że to jest całość filozofii przyrody, a nie, że ja wierzę tylko w jednego Boga i wszystko mi jedno dalej. No nie, są też moce natury i tak dalej, żeby to wszystko w sobie poukładać i wiedzieć, że my jesteśmy z tym połączeni. Reszty nie będę mówić, to wszystko jest w tej prezentacji. Nawet jeżeli jakieś slajdy są niewidoczne, to myślę, że można posłuchać. Ja mam też audio i no, to są duże pliki. Ja dzisiaj mam kurs, nie mam czasu tego robić, natomiast gdzieś wrzucę to po prostu do ściągnięcia, cały PDF, jeżeli ktoś chce, i audio do przesłuchania po prostu w samochodzie, jedziecie na słuchawkach i tak dalej, jeżeli ktoś chce. Bo tam jest dużo wiedzy. Ja nie twierdzę, że mam całkowicie rację, ale to na pewno jest ważny punkt widzenia i pokazałam Wam po prostu, co tam w tych piosenkach jest. To jest konkretny jakiś rytuał. Drugim rytuałem w tym roku będzie lipiec. W ogóle wszystko się generalnie rozgrywa u nich między zwykle marcem, majem, a lipcem, sierpniem. Czyli cały okres wiosny i lata. A lipiec to są igrzyska. No i tam też coś będzie. Druga część niejako. Druga perspektywa. No i to też zrobię. Nie wiem, co będzie w przyszłym roku, zobaczymy. Dobra, to tyle. Nie mam chyba więcej czasu mówić, natomiast jeszcze może odniosę się do tego. Ja nigdzie nie używam słowa w tej, jakby w tej mojej prezentacji czarnogłowi. Ale, bo chodzi o to, że to celem prezentacji nie jest powiedzenie, opieram się, jakby opowiadam się za tą teorią, czy nie jesteśmy w tej chwili dokładnie w stanie sprawdzić, kim oni są. Nie opieram się, jakby nie opowiadam się, nie opieram się na niczym, nie opowiadam się za żadną z tych koncepcji całkowicie, bo to chyba nie jest takie ważne. To, co najważniejsze, kim oni są, to jest to, że są wierzą w demona. W sensie to jest ta, idą za tym, za demonem, za tym, który ma im dać moc, władzę, finanse, całkowitą kontrolę świata. I to jest ważne. Nie jest też tak do końca ważne genetycznie, kim oni są i tak dalej, bo oni już w tej chwili są jakimś miksem. Na pewno jest tak, że to jakby trzon, to są ci czarni magowie, ci od czarnej magii, od demona, którzy wykorzystują tą neutralną zupełnie wiedzę tak naprawdę i jakby słowiańską i gnostycką, czyli tak naprawdę pierwotną od Noego, a tak naprawdę jeszcze wcześniej od Atlantydy Hiperborei. Ale ta wiedza jest neutralna. My mamy filozofię przyrody i jakby wiemy, że to wszystko jest neutralne, a potem można to intencjonalnie w jakiś sposób przekształcić w czarną magię. Okay? I oni wykorzystują czarną magię i tak, to na pewno jest jakaś część Żydów. Teraz kto to jest dokładnie, czarnogłowi, sasi, sumerowie, tak, w tym wszystkim jest jakaś prawda, natomiast nie ma nigdzie, w tej chwili nie dojdziemy dokładnie, jak gdyby, jak to się stało. Jak się patrzy na daty, to krótko Wam tylko powiem, że tak, mówi się, że Sumer wynalazł wszystko, koło, pismo i tak dalej, tylko tak jak Białczyński mówi, ja nie mam czasu też podawać linków, musicie sobie wiele rzeczy sami znaleźć, tak jak Białczyński mówi, w którymś tam, wrzucicie sobie na blogu Białczyńskiego, nawet jeżeli go krytykujecie, to nie ma znaczenia. On po prostu ma wielką skarbnicę różnych artykułów, wiedzy. Możecie na to tak patrzeć. On powiedział tak, że jeżeli kultura wincza, czyli ta słowiańska południowa, w pewnym momencie się rozwijała, to ona się rozwijała od 5000 do 4000 przed naszą erą, to ona jest najwcześniejsza z pismem i kołem i tak dalej. Ona po prostu jest najwcześniejsza na tę chwilę, to co możemy dowód mieć. Ona jest najwcześniejsza. I oczywiście, że stamtąd mieli to Sumerowie. Poza tym Sumerowie i ta Hiperboreja, czyli ta część wincza, część Hiperborei, to była jedność kiedyś, no bo Noe miał tych synów i każdy wziął kawałek, nie? I osiadli byli ci z Cytów, czyli z Hiperborei, czyli z Wincza, natomiast nomadami byli ci z południa, tak? Więc nomadzi zazwyczaj nic nie wymyślają, tylko dobrze ściągają wiedzę cudzą. A Sumer był później, bo jest od 4300 do 3100. Jak się patrzy na przykład, kiedy był potop,
No to jest ciekawe. Nie wiemy dokładnie, kiedy był ten potop od Noego, ale wychodzi na to, że później. Więc to by oznaczało, że Sumę i Wincza to jest okres przed potopu. No bo potop nie zalał całej ziemi, nie tylko jakiś część ziemi. Więc to by oznaczało, że tak naprawdę nakładamy gdzieś Hiperboreje na Atlantydę, Atlantydzi i Hiperborejczycy, to tak naprawdę jest z jednego korzenia w różnych, na różnych terytoriach. Niektórzy mówią nawet, że na jednym terytorium. Nieważne, generalnie potop wszystkiego nie zniszczył. Te pewne rzeczy się zachowały. No i potem jakby chodzi mi o to, że po Noem był taki sam konflikt i te same konfliktowe przekazy, jak gdyby tendencje do białej magii albo czarnej magii u synów, tendencje do manipulacji i usuwania jednego, prawda, konkurenta. Takie same tendencje były u synów Noego, jak tendencje były wcześniej, bo od początku, od zarania dziejów, pewnie jak się pojawili na Ziemi, to od początku ta konkurencja była, w sensie kto będzie miał władzę nad światem. Tylko że jakby ja nie chcę tutaj dokładnie wchodzić, bo to nie jest w tej chwili ważne. Enki, Enlil, okej, dobra, ale to Enki, Enlil przede wszystkim pokazuje cały czas tą binarność. W sensie, że jeden jest bardziej za jakby ku cywilizacji i rozwojowi, a drugi jest bardziej ku kontroli i wszystko dla siebie. Natomiast dostęp do wiedzy mają ten sam. To jest cały czas ta sama wiedza, tylko pytanie, jak się ją wykorzysta, ok? Dobra. I w tym sensie, jak gdyby oni, jest ta elita tych magów, którzy tworzą czarną magię, na podstawie tak naprawdę tej samej wiedzy. I jest wokół nich, są biali tak naprawdę, ci, którzy przystąpili do tego szatana, do, nie wiem, czy to muszę mu tam szatana, tego demona, ja go nazywam Wyrtrą z Wedy. A wokół jesteśmy my wszyscy, tylko problem jest taki, że weszliśmy mocno w tą manipulację i utraciliśmy siłę. Królestwo Północy, scytyjskie, postscytyjskie utraciło, hiperborejskie, utraciło świadomość, władzę, moc i tak dalej. I no i okej, takie może są koleje rzeczy, czy tak wygląda Kali Yuga. Kali, czarno. Okres czarny, okres ciemności, ale jakby już jest przesilenie i ostatnią częścią uważam Kali Yugi jest właśnie ta ich rozgrywka. Wiadomo, że to i tak wyjdzie na korzyść światła, ale kwestia jakby co po drodze. Jak bardzo my szybko, bo chodzi o cały czas o nasz rozwój, naszą duszę, ale też tutaj na ziemi, nasz dobrostan. Jak bardzo my się ochronimy, jak w tym okresie, jak bardzo my wejdziemy w strach, a jak bardzo wejdziemy w miłości, ale też jak dobrze połączymy materię i ducha. Bo to też o to chodzi. Oni są materią i oni mają władzę nad materią. Żeby jakby światło wygra, ok? Ostatecznie, ale jakby żebyśmy my, którzy ostatecznie jesteśmy w świetle, żebyśmy jakby też się obronili i wyszli całą ręką, że tak powiem, w tym wszystkim, to też musimy zrozumieć, że żeby wyjść obronną ręką, to my musimy odzyskać materię od nich. W sensie odzyskać to, co nasze, bo na tę chwilę większość osób w świetle jest w większości w świetle. W sensie wiedzy, w rozwoju osobistym i tak dalej. Natomiast nie ma masy krytycznej do działania i odebrania im kontroli nad światem, czyli nad materią po prostu. Bo tutaj jesteśmy w tym binarnym świecie, a to oznacza, że nie możemy i my się rozdzielić i być tylko w duchowości i tak dalej, bo musimy mieć materię, ziemię. Bo oni są właściwie całkowicie w materii i oderwali się od światła, a nam pozostawili, to wymyjcie sobie to światło i w tych pływajcie sobie na tych chmurkach, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy się też złączyć i mamy, każdy z nas ma mieć dostęp do materii. Generalnie o to chodzi. I tak generalnie światło nie zwycięża na tej zasadzie, że jak gdyby tak jak Ahura Mazda, prawda, i ten cały zoroastriański, że są dwa rozdzielne rzeczy i oni ze sobą walczą, ktoś wygra. I, bo to jest rozdzielenie yin-yang, bo to się musi połączyć, my musimy zrozumieć ich i właściwie nauczyć się tak obracać materią jak oni. I wtedy się połączy to yin-yang i się będzie dobrze koło przemian kręcić, bo na razie się nie kręci dobrze.
W sensie kręci się cały czas, ale ludzie światła zawsze są stratni, jeżeli chodzi o materię, a oni całkowicie odrzucają światło. Dobra, tyle. Nie wiem, może to jest za bardzo teoretyczne, ale praktycznie generalnie chodzi o to, żeby mieć dostęp do materii. Mieć dostęp do materii, mieć oparcie w materii, po prostu. Mieć oparcie w materii. Gdzie mieszkasz, co jesz, masz jakąś ziemię, masz jakieś pieniądze, gdzie masz te pieniądze, masz je w gotówce, czy jakby gdzie jest twoja materia i twoje ciało. Czy ty się czujesz dobrze, czy jesteś chory, czy opierasz się tylko na medycynie, czy też masz jakby oparcie w sobie, swojej świadomości, jak się leczysz. Czyli ciało, pieniądz, ziemia, te rzeczy. Muszę iść na obiad.